Wiele nowości ze świata Lego. Na światło dzienne została pokazana figurka Cody'ego, zamek na 90-lecie oraz wiele więcej. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie omówienie Lego Coma. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od zestawu na 90-lecie. Zamek rycerzy herbu Lew. Zawiera 4514 elementów, a cena to 1900 zł bez jednego grosza. Zamek wygląda świetnie. Możemy go rozłożyć i zobaczyć, jak jest w środku. Zestaw jest dopracowany jak tylko może być. Znajdziemy tu konie ze zbrojami, byka, wiele rycerzy, czarodzieja oraz forestmenów i jeszcze kilka innych minifigurek. Ten zestaw wyszedł im cudownie. Kolejny zestaw Sanctum Sanctorum 76218. Zawiera 2708 elementów i kosztuje 1200 zł bez jednego grosza. Budowla wygląda bardzo dobrze. Na każdym piętrze znajdziemy coś ciekawego. Na strychu znajdziemy skrzynki, szafki i inne rzeczy tego typu. Na pierwszym piętrze znajdziemy Wonga oraz Mordo, którzy walczą z potworem. A na parterze znajdziemy schody i kilka innych rzeczy. Jest jeszcze kilka funkcji bawialnych, które teraz wyświetlają Wam się na ekranie. I znajdziemy tu 9 bardzo dobrych figurek. A premiera tego zestawu jest 1 sierpnia. Kolejny zestaw Justifier. Zawiera 1222 elementy, a jego cena to 800 zł bez jednego grosza. Znajdziemy tu solidny statek oraz świetne minifigurki. Cad Bane oraz jego robot, Omega, Hunter oraz Fennec Shen. Toruk Mokto i Drzewo Dusz. Jest to zestaw z Avatara, gdzie znajdziemy smoka oraz drzewo dusz. Zacznijmy od smoka. Wygląda naprawdę ciekawie. Ma wiele detali, a jego główne kolory to pomarańczowy i czerwony. Drzewo jest kolorowe, tak jak było właśnie w filmie. Jest tu jeszcze jakaś górka, ale co moim zdaniem najlepsze w tym zestawie, to 4 minifigurki z rasy Navi. Chyba to dobrze przeczytałem. Mają ogony, wydłużone głowy, wszystko mają inne niż zwykłe minifigurki. Jest tu jeszcze jakieś niebieskie stworzenie, na którym można po prostu jeździć. Zawiera on 1212 elementów, a cena to 729,99 zł, a premiera jest 1 października. Maszyna krocząca AT-T zawiera 1082 elementy, a cena to 670 zł bez jednego grosza. Zacznijmy od figurek. Jest ich 8, w tym Cody. Jak wiadomo, na Cody'ego czekało wiele fanów Lego. No i w końcu się pojawił. Samo AT-T wygląda solidnie, ma dużo detali. Zmieścimy w kokpicie 3 klony. Premiera jest 1 sierpnia. Obi-Wan Kenobi i Darth Vader Brickheads. Zawiera 260 elementów, a cena to 90 zł bez jednego grosza. Brickheads zostały wykonane bardzo dobrze. Ten zestaw powstał, ponieważ niedawno miał premierę serial Obi-Wan, a zestaw dostępny będzie 1 sierpnia. Portret z klocków FC Barcelona. W tym zestawie będziemy mogli zrobić kilka wyglądów naszego piłkarza oraz zmienić mu numer na koszulce. Zestaw ma 530 elementów, a jego cena to 89,99 zł i będzie miał swoją premierę 1 sierpnia. Na światło dzienne wyszły 3 minifigurki z 23 serii. Jest to Renifer, robot oraz kapitan statku, który jest w statku. Może dziwnie to zabrzmiało, ale tak jest. Zresztą sami widzicie. No i to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. No i do następnych filmów. Trzymajcie się. Cześć!